I gore. Po rozwiązaniu konfederacji barskiej, która pochłonęła była i tę szczupłą ojcowiznę, co spadła na mnie po moich atenatach, byłem w bardzo krytycznym położeniu. Zwyciężeni nie mieliśmy czego dobrego się spodziewać od zwycięzców, i przyszłoby mnie gdzieś szukać chleba po szlacheckich dworach, żeby nie pamiętał książę biskup krakowski Kajetan, że mnie na rodzi. Ten nieśmiertelnej pamięci książę rękę mi podał, przyjął mnie do swojego boku i dał mnie ze swojej łaski wioskę w dożywocie, która dotąd mnie żywi i odziewa. Otóż, że książę Kajetan Sołtyk nim postąpił na Krakowskiego, był kijowskim biskupem i miał znaczne biskupie dobra na Ukrainie, a więc przenosząc się w swoje krakowskie województwo, wywiózł z tamtecznych stron niejakiego pana Pogorzelskiego, herbu krzywda, szlachcica z Ukrainy, człowieka uczciwego i wielce biegłego w gospodarstwie. Powierzył mu w naszych stronach zarząd Klucza Samsonowskiego, jednego z najobszerniejszych, z jakich się dobra biskupie składały. A chociaż na Ukrainie, od Boga przyrodzoną żyznością obdarzonej. Gospodarstwo idzie tak dobrze jak bez pracy, wszakże on wkrótce obeznał się z naszym tak dalece, że mógł służyć za wzoru wszystkim krakowskim gospodarzom i książę z pomiędzy wszystkich swoich rządców najwięcej go cenił. Wszyscyśmy bardzo lubili pana Pogorzelskiego, bo był mężem cnotliwym i światłym, a do tego wesołym, nadzwyczajnie grzecznym i uczynnym. Miał też swoje dziwactwa dla opinii niektórych dworzan, ale ja tej opinii nigdy nie podzielałem. Prawda, że dziwne rzeczy o sobie opowiadał. I tak klął się przed nami, że razu jednego jadąc przez polesie zatrzymał się przed karczmą, żeby dać koniom wytchnąć i nie zlazł z łuska. Otóż jakiś poleszczuk przybliża się do niego ze strzelbą i mówi Panie, niech pan kupi moją różnicę, ona mu się przyda do polowania. A wiele ty za nią chcesz? Tym FUF trzydzieści ani szelonga z tej ceny spuścić nie mogę. Czyś ty oszalał? Wszakże każda sztuka tej strzelby z innego kramu. Zamek sznurkiem przewiązany, rura zjedzona od rdzy, a kolba pożal się Boże, takie obszar państwo przyłożyć do twarzy? Wszystko to prawda, panie, ale za to cnotliwa. Jakaż w niej cnota? Jaka? Oto taka, że jak ją pan przyłożysz w przód ją nabiwszy, jakiej zażądasz zwierzyny, o niej pomyśl, a wnet ją na celu obaczysz. Ale zaraz pal do niej, bo inaczej źle się stać może. Pokaż no tę fuzję, a czy nabita? Nabita panie. Niech pan ją spróbuje, tylko przypominam panu, żebyś z niej wystrzelił, bo jak ją panu odstawisz nabitą, w ręku pańskim się roztrzaska. Otóż dodał: Moi panowie. Pokusa mnie wzięła spróbować strzelbę. Przyłożyłem się do niej, zamyśliwszy o niedźwiedziu, aż tu widzę o kilkanaście kroków przed sobą cygana prowadzącego niedźwiedzia na łańcuchu. Dałem ognia. Cygan i łańcuchy znikły, a tylko duży niedźwiedź leży zabity. Zapłaciłem Poleszukowi, co zacenił i gdyby trzy razy tyle zażądał za strzelbę, ani bym się wahał, choćbym miał ostatnią koszulę oddać. Jadę dalej ze strzelbą w ręku, a ciągle próbując naładowałem wózek rozmaitą zwierzyną. Aż mi przychodzi na myśl, a czy nie złego ducha w tym sprawka? Zaczynam się modlić. Po modlitwie uczułem jeszcze silniejsze przekonanie, że to jest dar czardowski. Wszystką zwierzynę wyrzuciłem z wózka i strzelbę także. Aż obzieram się za sobą, a widzę, że strzelba za mną bierzy. Kazałem się zatrzymać. Wziąłem strzelbę i przywiązałem ją własną ręką do drzewa. Jadę dalej. Fuzja przy wózku biegnie. Przeląkłem się strasznie, ale że już było blisko u szomierza, położyłem obok siebie strzelbę na wózku i kazałem siebie zawieść prosto do klasztoru ojców karmelitów tamtecznych. Tam przeorowi całą rzecz opowiedziałem i wręczyłem mu strzelbę. On na dziedzińcu klasztornym kazał ją spalić w mojej przytomności. Otóż, moi państwo, taki smród siarki z tego ognia się rozległ, że nie można było wytrzymać na dziedzińcu. A co jeszcze dziwniejsze, kiedy ogień wygasł, nie tylko, że oprawa się wypaliła, ale ani zamku, ani rury śladu nie pozostało. Wszystko tak się spaliło, jak słoma. Innego razu opowiadał, że wyruszył był z hartami, aż oddaliwszy się nieco z domu, baba zatrzymuje jego konie za cugle, prosząc o jałmużnę. Ja do kieszeni prawi, bo ubogiego nie godzi się opuszczać, a niż nie znajdę jakiegoś miedziaka. Był tylko pół złotek. Wtedy jeszcze się zaczynały złotówki, pół złotki i srebrne grosze. Żal mi się zrobiło, baby, ale i pół złotka, bo na naszej Ukrainie wszystkiego w brud, ale grosz drogi. Odzywam się sam do siebie, a głośno. Na srebrny grosz bym się zdobył, ale pół złotka szkoda. Żeby mnie zdała grosz srebrny, oddałbym jej to, co mam w kieszeni. A ona do mnie. Niechże pan mnie to odda, oto srebrny grosz. Zamiana się zrobiła, a jej pieniądz schowałem do kieszeni. Cóż państwo powiecie? Nie mogłem się tego srebrnego grosza pozbyć. Co komu go oddam, znowu jego znajduję w kieszeni. Nie mogłem pojąć, co to znaczy. Nie spotykałem ubogiego, żebym mu zaraz nie oddał. Przecie zawsze wracał do mnie. Aż jednego razu w ćwika puściłem się z przyjaciółmi i przez zapamiętanie wpadłszy w płatkę, między innymi pieniędzmi mój srebrny grosz puściłem. Potem się opamiętałem, ale myślę sobie, on wróci się. Otóż nie wrócił się. Wpadł jak w wodę. A ja zląkłem się, że odtąd karty nie dotknę. I jak państwo widzicie, dotrzymuję moje postanowienie. Są to rzeczy niepodobne do wierzenia i wszyscy tu mówili o nim, że będąc rusinem wyniósł z kraju swojego pochop do zabobonności i to plecie, co mu się zdaje, że doświadczył, chociaż rzeczywiście tego nie doświadczył. A co do mnie, znałem go na tyle poczciwym, że wierzył w jego słowo w to, co mówił, bo gdybyśmy odrzucali świadectwa ludzi niepodejrzanych ze zbioru wiadomości ludzkich, suma byłaby bardzo szczupłą. Kto innym za to wierzy, może często być oszukanym. Zwłaszcza jeżeli z ladakim przystaje, ale kto swojemu tylko własnemu rozumowi wierzy, a świadectwem ludzi poczciwych pomiata, dlatego że jemu się zdaje, iż ich rozum jest niższy od tego, którym go Bóg obdarzył, nigdy nie zostanie mężem światłym. Trzeba wiedzieć, że Samsonowska włość była kiedyś własnością książąt zatorskich, którzy chociaż Polacy należeli do rzeszy niemieckiej. Jest podanie, że Willibald, ostatni książę zatorski, miał tylko jedynaczkę, córkę. Którą był w dziesiątym roku jej życia zaręczył z siostrzeńcem cesarza rzymskiego. A to dla zachowania niepodległości swojego księstwa, które po wygaśnięciu linii męskiej i jego domu miało być wedle prawa wcielone do Polski. Ten potężny i bezzależny książę wystawił obronny zamek w Samsonowie, gdzie czasem przemieszkiwał. Był to człowiek zuchwały, okrutny, bez bojaźni Bożej i miłości dla ludzi. Owóż, wtedy jedynaczka jego, w szesnastym roku życia swojego, pokochała się była z jednym młodym rycerzem polskim i dała się przez niego wykraść właśnie w tym dniu, kiedy siostrę cesarza rzymskiego przybył do zatoru, żeby ją pojąć za żonę. Łatwo można sobie wyobrazić gniew księcia i srom, jaki uczuł z zawodu uczynionemu potężnemu księciu, a tym sposobem zniszczenia wszelkich jego zamiarów. Opuścił Zator i osiadł, jak mówił, na zawsze w samsonowskim zamku. Tam oddawać się zdawał życiu pobożnemu, bo codziennie modlił się w swojej kaplicy i hojnie przyjmował pielgrzymów i zakonników. Ale córce nie przebaczył i nikomu nie pozwalał o niej sobie mówić. Tymczasem jego córce ciążyło przekleństwo ojca. Udała się z mężem do biskupa krakowskiego, za którego indultem wzięła ślub, prosząc go, by starał się jej wyjednać ojcowskie przebaczenie. Biskup udał się do Samsonowa i był przyjęty od księcia okazale i uprzejmie. Ośmielił się więc głosem pasterskim do niego przemówić, żeby dał się przebłagać w gniewie, co go czuje przeciwko córce. Książę dał się przekonać, i oświadczył biskupowi, że jego córka, zięć i proboszcz Kielecki, który im dał ślub, przybędą razem do zamku jego. On ich przekona o uczuciach, jakie ma dla nich. Biskup ich sprowadził do Samsonowa, chcąc być świadkiem tego uroczystego pojednania się ojca ze swoim dzieckiem. Wszystko odbyło się w jego przytomności. Książę tak się pokazał dobrym, że biskup z sercem rozrzewnionym pożegnał go kilkakrotnie, powtarzając, że ten dzień poczytuje za najszczęśliwszy swojego pasterstwa. Ale ledwo biskup wjechał w bór, który prowadził do Samsonowa, napadnięty został przez hufiec zbrojny, który nad jego pocztem zupełne zwycięstwo odniósł. Wywleczono biskupa z Kolasy. Kilka cięć mu zadano i byłby rozsiekany, gdyby niespodziewanie Bóg dla jego ratunku nie był zesłał walecznego hrabiego na skałce, który z kilku rycerzami i służebnym morszakiem tędy właśnie udawał się do tyńca na turnieje. Hrabia wyrwał go z rąk oprawców, ich wszystkich zabrał i biskupa współumarłego z uwięzionymi oprawcami przeprowadził do Krakowa. Tam poznano, że ci nachodzący należeli do dworu księcia zatorskiego i sami wyznali, że byli wyprawieni do niego, żeby zamordować biskupa i jego straż. Biskup klątwę rzucił na księcia, a król kazał mu się stawić do Krakowa. Książę odpowiedział dumnie, że będąc udzielnym władcą innej jurysdykcji, nie uznaje oprócz cesarza rzymskiego, że na żadne sądy królewskie ani biskupie nie stanie, że gotów jest gwałt gwałtem odeprzeć i że tuszy, że cesarz nie da zgnębić swojego wasala. Byłby zapewne źle skończył książę, ile że śladu nie pozostało ani jego córki, ani jego zięcia, ani proboszcza kieleckiego, który był razem z nimi przyjechał. Domyślano się tylko, że ich wszystkich troje kazał zamordować. Jedno, że wkrótce potem książę umarł. Zawsze w klątwie kościelnej, bez opatrzenia sakramentami. O które nawet nie prosił, mówiono, że umarł z bluźnierstwem na ustach i że jego ciało było czarne jak węgiel. Po jego śmierci księstwo zatorskie zostało przyłączone do korony z częścią jego dóbr alodialnych. Reszta była rozdana krewnym jego zięcia, którzy poszukali jego zabójstwa, niemniej krewnym proboszcza kieleckiego. A włość Samsonowską król dołączył do innych dóbr biskupstwa krakowskiego i całe to wydarzenie. Z czasem poszło w zapomnienie. Podczas zarządzeń pana Pogorzerskiego książę biskup, objeżdżając swoje dobra, zajechał do Samsonowa, gdzie kilka dni się zatrzymał. Ja mu wraz z innymi dworzaninami asystowałem. Książę oświadczył chęć oglądania wewnątrz tego zamku, gdzie od kilku wieków noga ludzka nie postała. Wieśniacy mówili, że w nocy coś tam straszy. Że jakoby z wnętrz zamkowych dawały się słyszeć jęki jakoweś, a czasem hałas nadzwyczajny. Pan Pogorzelski, za pomocą kowalów, kazał pootwierać wszystkie drzwi zamku, a my do niego za księciem nazajutrz poszli. Zamek staroświeckim trybem murowany wieki przetrwał w całości, ale w środku nietoperze, pajęczyny i proch tak wszystko były oszpeciły, że wszystko zdawało się być w rudera. Były jakieś ślady malowideł, jakieś sztukaterie w głazie wyryte, pająki wiszące, rozmaite sprzęty, ale wszystko w nim przerażało. My chodzili po ogromnych salach, pogrążeni w jakimś niewypowiedzianym smutku. Na księciu biskupie to żadnego przykrego wrażenia nie zdawało się sprawiać. Tak daleceż, że obszedłszy cały zamek, powiedział panu Pogorzelskiemu. Mości panie, ten zamek jest piękny. Z niego na całą okolicę widok się rozlega. Trzeba go zrobić na nowo mieszkalnym. Wać pan na naprędce zajmie jakieś dla siebie pomieszkanie w tym zamku, żeby robota rychlej pod waści okiem się dopełniała. I jak najprędzej weź się do tego, bo w roku następnym, da Bóg doczekać, będziesz nas w nim przyjmował, bo ja kilka niedziel z moją czeladką w nim myślę przemieszkać. Zaraz po naszym wyjeździe pan Pogorzelski upatrzywszy po prawej części zamku pomieszkanie, dość wygodne dla siebie i kancelarii ekonomicznej, kazał ją oczyścić, piece poprzestawiać, szyby do okien wprawić i wkrótce tam się przeniósł, stosownie do rozkazów pańskich i natychmiast wzięto się do restauracji całego zamku. Y jeszcze to, trzęsąc od piwnicy do strychu zamek, znaleziono w suterynach beczkę wina węgierskiego na obręczach żelaznych zawieszoną. Ale wino nożem się krajało, także ledwo kilkanaście butelek czystego płynu otrzymano, ale lagrem książę całą piwnicę zaprawił. Pan Pogorzyński często bywał w Krakowie. Zawsześmy go znali rubasznym. Zauważyliśmy, że zaczął tetryczeć, aż na koniec wpadł w coś podobnego do czarnej melancholii. Przyszło do tego, że pojechał do księcia, prosząc go o uwolnienie z obowiązków i o pozwolenie wrócenia do swojej ukochanej Ukrainy. Zadziwiło to i zmartwiło księcia biskupa, który miał anielskie serce i wielce się przywiązywał do swoich słów. Cóż to, mój pogorzelsiu, rzecze. Czy masz u mnie krzywdę, że mnie chcesz opuścić? Nie, najjaśniejszy książę, nigdzie mnie lepiej być nie może. Smaczny to chleb. Łzami się zalewam, opuszczając tak dobrego pana. Ale nie mogę dłużej wytrzymać, tak jestem napastowany. Od kogo, mój kochany? Od kogo? A cóż, od złego ducha. O, pamiętaj się, Pogorzelsiu, co ci też do głowy przystąpiło. Musisz być chory. Ja wiem, że za szalonego uchodzić będę, ale na rany Chrystusa sieklnę, że tak jest i że odkąd zamieszkałem w tym utrapionym zamku, diabeł mnie pokoju nie daje. I cóż on z tobą robi? Co robi? Oto mnie ciągle powtarza po każdej mojej czynności. Te same słowa. I tak przebudzam się, zaczynam dzień od modlitwy, ledwo ja skończę, słyszę głośno wyrzeczone te wyrazy. Panie pogorzenski wać pan się modlisz, a ja gorę. Ja się żegnam, a głos powtarza. Panie pogorzenski wać pan się żegnasz, a ja gorę. Każe zaprząc do wózka, a głos do mnie. Panie Pogorzelski, wać pan się wybierasz w pole, a ja górę. I tak, książę, panie, cokolwiek bym robił, ciągle mi się diabeł odzywa. Panie Pogorzelski, ja górę. A to wynieś się z zamku do swojego dawnego pomieszkania. Ale, biedę zaczepiwszy, niełatwo od niej się odczepisz. Ja z zamku czy w pole, czy do Krakowa, a głos czarta za mną. Dziś jeszcze, kiedy kazałem się pakować do Krakowa, a stamtąd na Ukrainę, słyszę ten sam głos. Panie Pogorzelski, wać pan się wybierasz na Ukrainę, żeby mnie się pozbyć. Nie będzie nic z tego. Wać pan się pakujesz, a ja gorę! Powiedz, że mnie mój Pogorzelciu, czy tak kto inny oprócz waści ten głos usłyszał? Otóż to kęs za twardy dla mnie, że inni go słyszeli, bo żebym tylko ja jeden go słyszał. Miałbym siebie za chorego i na tym koniec, ale oto przed kilku dniami w nocy tak mnie głowa zaczęła boleć, że obudziłem służącego, jak ja Rusina, i kazałem mu podać sobie herbaty z szafranem. On poszedł, sprawił się dość prędko i podaje mi na tacy imbryk z kipiątkiem i filiżankę. Ja rękę wyciągam do herbaty, aż tu głos się odzywa. Panie Pogorzelski, wać pan chcesz pić herbatę, a ja gorę. Mój chwetko tace z przyborem puścił z rąk na moje łóżko, że mnie oparzył, a sam uciekł, gwałtu krzycząc. Jak mnie tu państwo widzicie, byłem z innymi przytomny tej rozmowie. To jest rzecz nadzwyczajna, odezwał się książę, ale na nic ci się nie przyda mnie opuścić, bo sam mówisz, że głos za tobą rusza. Hm. Powędruje on z tobą i do Ukrainy. Mam nadzieję, że Najświętsza Panna Berdyczkowska mnie od niego wybawi. Mój pogorzelcu, Najświętsza Panna tak u nas jak i w Berdyczkowie króluje. Wszakże i nam Chrystus Pan dał moc złe duchy odganiać. Jedź z Żenazad do Samsonowa, a ja jutro do waści przybywam. Pontifika Wystąpię ze mszą w zamku przy moim podróżnym ołtarzu. Wszystko mnie was przygotujesz z moim kapelanem. Nazajutrz pojechaliśmy za księciem biskupem do Samsonowa. Książę zajechał do dworku, bo zamek jeszcze nie był w pogotowiu, a tylko w nim mularze, stolarze i zduni pracowali. A pan Pogorzelski zawsze w swojej izbie rozprawiał się z głosem. Książę przenocowawszy, raniuteńko kazał siebie zawieźć do zamku, gdzie my wszyscy na niego już czekali. Na prędce wniesiono ołtarz, porządny w sali już oczyszczonej, gdzie niemało narodu już się było zebrało. My na progu za panem Pogorzelskim przyjmowali księcia i kiedyśmy go przeprowadzali do sali, w której miał święte tajemnice odprawiać, przechodząc usłyszeliśmy wszyscy głos. Panie Pogorzelski, wać pan na mnie biskupa naprowadzasz, a ja górę. To trochę księcia biskupa zmieszało. Wszakże kilka chwil tylko zatrzymawszy się, poszedł dalej. Uważaliśmy, że długo się modlił przed mszą. Widać, że chciał pobudzić w sobie intencję, i wtedy, że tak powiem, jego twarz zdawała się rozjaśniać jakimś dziwnym blaskiem świątobliwość. O czym pontyfika liter miał mszę śpiewaną, a kler z nim przybyły, dworzanie i lud samsonowski, odpowiadali. Pan pogorzelski krzyżem leżąc, mszy świętej słuchał. Pomszy książę biskup, zawsze przy ołtarzu oparł się na pastorale, a wziąwszy krzyż w rękę, odezwał się na cały głos. Wszelki duch Boga chwali i my go chwalimy odezwali się wszyscy. Wtem nie wiedzieć, skąd pojedynczy głos daje się słyszeć: Panie Pogorzelski, Wy go chwalicie, a ja gorę! Miarkujcie, moi państwo, jak się wszyscy postraszyli. Chociaż to nie była noc, ale najwidniejszy poranek. Książę biskup wziął się do egzorcyzmów. Jeszcze dziś żyją w Samsonowie wieśniacy, którzy to pamiętają. Można ich zapytać, czy to, co mówię, jest kłamstwem. Książę, po skończonym egzorcyzmie, odezwał się. Duchu stworzony od Boga, w imię tego Boga, który się wcielił w łonie dziewicy, a od którego otrzymałem posterstwo tej trzody, przykazuję tobie, żebyś powiedział, kim jesteś. Jaki mogę ci dać ratunek? Na to przeraźliwy głos dał się słyszeć. Dla mnie już nie ma ratunku. Byłem cięciem na zatorzu i stałem się sprawcą śmierci córki. Chęcia i kapłana, który im ślub dał. Odkąd noga ludzka weszła do tego zamku, pokoju nie dam temu, co tym zamkiem zarządzać będzie, póki ciała moich ofiar nie pogrzebią na świętym miejscu. Gdzie są te ciała? W tym zamku sprowadź architekta swojego, on je wynajdzie. Sprowadzono z Krakowa natychmiast Bojanowskiego, nadwornego architekta księcia. Ten, jak zaczął rozmierzać zamek, natrafił na podwójną ścianę, ją kazał wyłamać. Rzeczywiście, wąska izdebka się pokazała w niej znaleziono trzy samokosty dwa męskie, jeden niewieści. Widać, że książę kazał ich żywcem zamurować i że z głodu musieli umrzeć. Książę biskup sprawił im pyszny pogrzeb, ufundował kaplicę piękną strukturą, którą dotąd widzieć możecie w Samsonowie, i zostawił fundusz na kapelana, który odmawia potrzymsze na tydzień zaspoczynek dusz ich trojga. I od czasu tego pogrzebu już pan Pogorzelski przestał być nagabywany od